miejscowość Gościm. Zaraz pokażę jezioro Solecko. Przepiękne jeziorko. Dookoła lasy. Poza tym nic więcej. Miejsce biwakowania nad jeziorem Solecko. Naprawdę bardzo mały dostęp do jeziora. Tylko trzeba wziąć jedno pod uwagę. Jest poza sezonem. Nie ma ludzi. Więc wygląda to bardzo zachęcająco. Natomiast latem przypuszczalnie będzie tu koszmar. A tak wygląda droga do ośrodka. Bardzo ładna. Jest też boisko sportowe. Klub piłkarski Sokół Gościm. Dumny napis. Siłownia. No, na ośrodku jest też plac zabaw. Jakieś boisko sportowe. Stoł do ping-ponga. Jako ciekawostka, na ośrodku znajduje się 20 parę kotów. Są naprawdę zadbane, zaopiekowane pod opieką weterynaryjną. Domki mają rozlokowane po całym ośrodku. Gdzieś w krzaczkach, w jakichś zwalonych drzewach. Na przykład tutaj. Następny weekend. Dziś niedziela, 26 listopada. Pogoda piękna. Postanowiłem nie siedzieć w pokoju, tylko gdzieś wyjść na spacer. Do wieczora mam czas. Dzięki mojej żonie przestałem być niewolnikiem jedzenia. Czyli nie muszę patrzeć, żeby zjeść śniadanie. Nie muszę patrzeć, żeby pilnować się pory obiadowej. Nauczyłem się, że jeżeli się chce jeść, to jesz. Wcale nie musisz być zobligowany do tego, żeby to robić w jakichś godzinach takich ustabilizowanych. To jedna sprawa. Druga sprawa. Wyruszyłem sobie sprzed ośrodka i jakoś tak wyskoczyło mi na mapie, że jest niedaleko lotnisko. 11 km stąd. Lotnisko Trzebieć. 11 km w jedną, 11 w drugą, no mamy 22 km, pewnie pobłądzę, będzie 30. W każdym razie ważne, że jest jakiś plan na dzień dzisiejszy.